Siema z rana, o tej porze każdy kurwa wypić może. Tak, witam was na odcineczku z Cyklopa. Będziecie mieli go do pobrania. Sorry, że była przerwa dwutygodniowa, ale chciałem go dopracować jak najlepiej. Właśnie kończę siać poplon na czwartym polu. Tak, właśnie, z rana człowiek jeszcze nie wstał dokładnie, bo wczoraj do strasznie nocy siedziałem i kończyłem Cyklopa dla was. Właśnie sobie sieję poplon i ładuję cyklopem na sienie, na odnaniaka. Zaraz wszystko wam pokażę, skończy mi się tylko to zboże na samym dnie, tam widać jest. I pokażę wam co i jak to ładnie działa. A mówię wam, cyklop jest mega zrobiony, dosłownie mega jest zrobiony. Można nim ładować nawozy, bigbagi oczywiście, nasiona znaczy. Obornik, no o, skończyło się właśnie, dobra. Wyłączmy. Przełączmy. Wyłącz do góry, podnieść, dobra, jedziemy. I tak, no właśnie, z rana nagrywam, bo jest sobota, tak żebym się nawet wyrobił na nowy odcinek. Jak nie było w zeszłym tygodniu odcinka, ponieważ cały czas walczyłem co dzień po godzinie, tak maksymalnie z cyklopem. No właśnie, widzicie, cyklop sobie stoi, zaraz wam wszystko wytłumaczę, co i jak. Tylko tu ładnie cofniemy. Opuścimy ręczny, żeby nie zjechał z górki. Włączyliśmy ciągniczkę, tę deskę, więc tak, zacznę od tego. Tak, te wszystkie modziki będziecie mieli w opisie. 40 siewnik, przyczepa 30, to i władzie, to jest modpaku, czy będziecie mieli link do modpaku. Jeżeli ktoś oczywiście jest nowy i nie wie co i jak, a cyklopy i bigbaki będziecie mieli na dwóch osobnych linkach, bo to wszystko, to nie jest razem połączone, więc teraz mówię. Słuchajcie mnie uważnie, bo jak coś źle zrobicie, nie tak jak ja powiem, będziecie mieli problemy w grze, ponieważ jak źle podczepicie cyklopa do big bugów, to może wam przyczepa dachować na fany moment, jak złożę, będziecie mieli urywek nagrania z testów. A mianowicie słuchajcie, najpierw przed podczepieniem cyklopa do big buga wchodzimy do traktora, w którym ciągnęliśmy przyczepy, odpalamy go. To jest tak z moimi przyczepami, tymi, którym wydałem na modpaku. Odpalamy tak i teraz przełączamy sobie na przyczepę i szukamy odczepele. Znaczy bigbaki są zaczepione tak, żeby nie spadły podczas drogi, a trochę kawałek było. X. Teraz odczepiłem tak jakby, nie wiem jak to wam powiedzieć, jakbym zjął pasy z nich na przykład. O. Teraz tak, wchodzimy do luska, odpalamy go. Fajnie, teraz sobie pochodzi na wolnych chłodach, niech trochę popracuje. Podchodzimy do cyklopa, więc tak. Linkę dodałem na prośbę innego widza, ponieważ on ma taką linkę dodaną do swojego cyklopa i chciałem, żebym ja zrobił do swojego. No, trochę mi się na przykład to nie spodobało, ale teraz w sumie fajnie to wygląda. Jeżeli ktoś, komuś to przeszkadza, po prostu klika sobie linki nie ma. I każde usunięcie czegoś na podejście w cyklopie, czy czerpaka, czy tak dalej, jest zapisywane w grze, czyli po włączeniu gry wszystko jest tak, jak zrobiłeś wcześniej. Zamiast linka może być, więc luzik. Co dalej? Żeby robić coś cyklopem, trzeba zdjąć łańcuchy blokady, czyli tak, żeby nie bujał się po drodze. Tego żaden cyklop farmingu jeszcze nigdy nie miał. To samo jak tych przewodów różnych, tych tutaj bolców i tak dalej. Ten cyklop jest najlepszy, jaki chyba może być, bo nie widziałem wcześniej żadnego cyklopa z takimi dodatkami, no tak jak w realu wygląda. Więc tak, łańcuchy zdejmuję na M, klawisz M. Podczas jazdy też lepiej założyć, bo potrafi cyklop nieraz przekręcić się czy coś. Tak już poprawiłem w skrypcie, więc żebyście po niej nie marudzieli, czy tam, że wam cyklop coś przewalił się czy coś, no bo wiecie jak to obciążenie jest. Więc tak, łańcuchy sobie zdejmiemy. Dalej na podejście. Mamy tak, zaczep, który działa prawidłowo, też możemy go sobie zdjąć jak wam się nie podoba, ale możemy też im ciągnąć przyczepy. Tak, dynamiczne przewody tutaj. Tam dalej mamy, wszystkie przewody są dynamiczne, zaraz wam wszystko pokażę co i jak. Tak, dodałem, tutaj widzicie stopkę w oryginał, której jeszcze nigdzie w cyklopie nie widziałem. Dodałem szybę, to znaczy wczoraj Kazik ode mnie pożyczył w farmingu cyklopa, przeprowadził mi, postawił mi w krzakach. Rano wstaję, patrzę, a Kazik stuk szybę, no Kazik rozjebał szyby, jak to można było. No właśnie, więc dalej. Możemy tak kabinę na klawisz K zdjąć. Serwis mamy, czyli te wszystkie pierdoły, co tutaj mamy. Zdejmujemy to na klawisz. Klawisz O. Widzicie, klawisz O. Jak komuś się coś nie podoba, jakaś usterka na polu czy coś, to takie jest bardziej na wodę.
Mamy też widełki. To jest na U. Oczywiście jak zdejmiemy kabinę, to widełków też nie ma. Więc tak, dobra, teraz możemy wejść. Tak, wchodzimy do Władka, klawiszem C zmieniamy kamerę, jesteśmy w cyklopie. Więc tak, teraz żeby prawidłowo zadziałał cyklop, musimy rozłożyć podpórki. Po rozłożeniu cyklop się uniesie, tak samo i dupa traktora. Widzicie, unosi się, ponieważ podpórki są ustawione tak, żeby wyżej był cyklop, żeby miał równowagę. Tak oczywiście poprawiłem w skrypcie, ponieważ wcześniej tak nie było. Więc tak, teraz możemy pracować. W to jest do góry, S do dołu. Widzicie sobie dynamiczne węże, a tego wcześniej żaden cyklop nie posiadał. Tego mówię, to jest cyklop chyba najlepiej dopracowany, jaki może być. Więc tak, widzicie. A to jest w lewo, S w prawo. No to sobie teraz przekręcimy. Teraz musicie dalej mi uważnie słuchać. J to jest do dołu. Natalia to jest do dołu. I teraz tak, to nie tak, że my możemy sobie podchodzić czy coś kliknąć. W prawym dolnym roku wyskoczy wam dioda, że można poczepić Big Bucka. Dobra, to nie tak, że my klikamy, bo jak klikniemy, to wam zacznie wariować po powietrzu cyklop. Wychodzimy. Tak jak w realu, ten skrypt, który, jeżeli ktoś nie ma manualnego podczepiania, pobiera sobie wraz z moim modpackiem. Będziecie mieli link do wszystko w opisie. I klikamy Q, podczep. Widzicie, ładnie się podczepiło. Jeżeli podczepicie go z środka cyklopa, podczepi się wam albo drugi cyklop, Big Buck od razu, albo wam, nie wiem, zbuguje się przyczepa, bo tak może być. Tak, że się podpina na podejście, a nie z pojazdu. Więc tak, teraz mamy Big Bucka. Mamy po prawo diodę, czyli ikonkę, że to jest Big Buck. Żeby przejść do cyklopa, po prostu zmieniamy klawisz G. Teraz jest traktor, teraz jest cyklop. Widzicie, jest nowiutki chód pomocniczy. Poprawione wszystkie tam błędy w ogóle. Jest po polsku. K oznacza klawisz, D, A i tak dalej. Więc tak, W podnosimy. Wszystko powoli, nie tak, że się śpieszymy, bo może cyklop zwariować. Pamiętajcie, że to jest skrypt z 11 Farminga. To nie jest najnowszy skrypt jakiś pisany. Widzicie, podnosimy sobie tak. O, teraz cyk do dołu. O, za bardzo w kabinę wpadłem. Dobra, to jeszcze trochę. Za bardzo. No to wiecie, to jest każdy, co nauczy się tak. Teraz, żeby wysypać Big Bucka, musimy sobie zmienić znów na Big Bucka klawiszem G. Na klawisz B możemy wyładować Big Bucka. Widzicie, wyładowywuje. Tak, pusty jest. Widzicie, pusty jest Big Buck. Tak, Big Buck, bo już wcześniej go brałem tutaj do siewnika. To tak, tak jest Big Bugiem. Sobie go tutaj położę. I to samo, teraz trzeba też wyjść. Zobaczcie, pusty był siewniczek. Siewniczek jest praktycznie pełny. Nie będę wam teraz drugiego pokazywał co i jak. Widzicie? Położył się. Położyły się ta plandeka, ta folia. Wiecie o co chodzi. Dobra, teraz tak, co dalej? Co dalej? Zobaczcie, nagrywam. Jeszcze dwie minutki, do 10 minut mi zostało. No to dobra, to dalej. Mamy tak, możemy tutaj teraz, tutaj nie podczepić, ale zobaczcie, widzicie, tu są przewody hydrauliki. Co to znaczy? A więc tak, na klawisz C jak cytryna możemy zaczepić czerpak. A więc na klawisz H możemy zaczepić do niego hydraulikę, czyli przewód pierwszy. I na klawisz J hydraulikę drugą. Wszystko na podejście. Jeżeli tak, jeżeli ktoś nie będzie mógł podczepić, musi mieć skrypt na podnoszenie sterowanie kamer. Oczywiście przekierowywuję wszystkich do mojego modpacku, tam jest wszystkie są mody, więc dobra. Teraz podnosimy sobie i ustawiamy wszystko do transportu. Do transportu. Dobra, to będzie tak? No trochę za bardzo. Dobra. Tak, podpory sobie trzeba złożyć. No, praktycznie złożyłem prawidłowo. M jak malina. No widzicie, nie złożyłem prawidłowo, bo jest krzywo. To można poprawić sobie w każdej chwili. Teraz będzie prawidłowo złożone. No, prawie jest prawidłowo złożone. Nieważne, dobra. Teraz możemy jechać sobie. Jadę, wam jeszcze pokażę, że można ładować obornik i mi oczywiście wyrzucać. Też to wszystko działa prawidłowo. Tak, no co, cyklop ma oryginalne kolory. To samo i kabina w oryginale, czyli szara. Jedynie co to czerpak, czyli te widły,
krokodyl, jak to inni nazywają. Zresztą w jakim miejscu mówią na to w Polsce. Jest pomalowany na nowe kolorki, ponieważ rdza już go zjadła totalnie. Nie tak, że jakieś paintowe, to są tekstury diffuse, czyli to nie jest paint, ale... Będą osoby, które będą też mówić, że to jest paint czy coś. Tak, światełka na klawisz 2 to są kierunki w lewo, kierunek w prawo, światła, hamulty też to światła, no wszystko posiada tak jak wiecie. Posiada oczywiście też wałki wszystkie, posiada, widzicie, hydraulikę, stopki z hydrauliką, która działa. Po drugiej stronie to samo, tylko że tutaj tak, znaczy, stopka się wygięła, no Kazik wygiął stopkę, no i trzeba było spawać, ona się urwała i tutaj widzicie są takie spawy lekkie. To jest takie bardziej wymyślone, aby tylko było. Klawisz X znów rozkładamy podpór. Jeżeli nie rozłożycie podpór, pamiętajcie, że może wam dachować cyklop, więc lepiej rozłożyć, a pamiętać o nich. Tak jak mówiłem, jak coś źle zrobisz, to pamiętaj, że to jest twoja wina, a nie wina cyklopa. I teraz tak, cyklopa można naładować bez rozkładania czerpaka. Także bez tego też uda, da radę. Ale możemy też na rozłożeniu. To jest kubka, w której można kupować obornik. To nie jest kupa od krów z gry. Więc tu nie da radę tak zrobić, że będzie... Widzicie? Teraz ładnie naładowałem. Jest kupa jest oborniczek na czerpaku. I teraz na klawisz, jak tu powiedzieć, to było chyba M. Możemy sobie go wyrzucić. Dobra, jeszcze tak, no tak wszystko działa powoli, bo on tam się buja. Wiecie, jak to obornik wejdzie gdzieś w widły i trochę trzeba pomóc jeszcze widłami, tymi, którymi dałem na kabinie, które wiszło. Jeszcze tak, mamy oczywiście też big bag z nawozami, puławy 650 to samo. Tak, co do cen jeszcze muszę poprawić, zobaczyć w internecie, co po ile chodzą, bo to ceny tylko takie przybliżone dane. To samo z nim. Tak samo działa. Teraz właśnie tu wstawię w tym momencie jakieś tam 2-3 zdjęcia z testów i też zobaczycie, co i jak to wygląda, ale tak samo jak Big Bug z nawozami, tak samo i to działa. No to będzie na tyle w tym odcinku. Jeszcze dodam tylko, że mam nadzieję, że w ciągu 2 tygodni nagram odcinek z pracy nad moimi modami. Dodam tam mody, które robię do 19, wszystko wytłumaczę, co i jak. Wtedy będziecie się bardziej orientować, o co chodzi wszystkim modami. Ale to dopiero na dniach. Mam nadzieję, że się wyrobię i w przyszłym tygodniu na niedzielę zdążę to zrobić. A teraz mam praktyki w firmie w Płocku, tam gdzie chodzę do szkoły. Na prawo jazdy też chodzę i to tak czasu człowiek nie ma. No trzymajcie za mnie kciuki, żebym zdał za pierwszym. Będę bardzo wam wdzięczny i będzie więcej modzików. Tylko powiem tak, no na odcinku informacyjnym wszystko powiem co do modów, co do 19. A na pewno się dziwicie, jakie mody już robię do 19. No tylko musicie czekać. Więc tak, jesteś nowym moim widzem, spodobał ci się cyklop, zostaw subskrypcję z dzwonkiem, lajka dużego w górę, komentarz. Jeżeli jesteś stałym widzem, pamiętaj o udostępnieniu filmu, bo to mi dużo pomoże, jak udostępnisz film, komuś się ten modzik spodoba. Cyklop do 15 jest na razie, może być do 17 i do 19. Jeżeli chcecie do 17, musicie prosić Klimka o przekonwertowanie. Jest w moim teamie, no cóż, ja go poproszę, ale to od was tylko zależy, czy będziecie tak bardzo chcieli. Czym więcej osób będzie chciało, tym na pewno szybciej przekonwertuje, to co? Dziękuję za oglądanie. Bardzo się cieszę, że mam tylu wiernych widzów i że jesteście ze mną. No, do miłej niedzieli, mojego nowego tygodnia. Siema!